Zeszedł Ostrowia, Polonia, Bydgoszcz mecz w ramach siódmej kolejki pierwszej ligi różdżowej sezonu 2023 i moi drodzy, w mojej opinii, mecz, który pokazuje w końcu ten potencjał drużyny spadkowicza z ekstraligi, czyli właśnie zespołu z Ostrowa Wielkopolskiego i to z jakimi problemami boryka się Polonia Bydgoszcz w tym sezonie. I to, że jeśli nie robi fantastycznego wyniku a znakomity tylko Wiktor Przyjemski, to niestety, ale bletnie cała Polonia i no nie ma zbytnio argumentów do tego, żeby walczyć przede wszystkim oczywiście na wyjeździe. I tutaj mamy do czynienia z meczem zaległym. Tak naprawdę jak przyjrzyj się tym spotkaniom Teżet Ostrowi, to wychodzi na to, że tak naprawdę nie wiem dlaczego ta drużyna, kibice Trener narzeka, rozumiem, że były jakieś wielkie wymagania względem siebie i ambicje, żeby gonić pewnie i tą Polonię i Falubas na Góra w walce o awans, o powrót do elity, ale jak przyjrzymy się konkretnie tym wszystkim meczom, które odjechała drużyna z Ostrowa, no to tak naprawdę co, mamy pierwszy mecz mocno, ale to mocno pechowo przegrany wiadomo, tam bez mu się laka ostatecznie, bo kontuzję się szybko nabawił i tak samo Szostak i porażka pięcioma punktami właśnie w tańsku potem trzy całkiem niezłe mecze, no może ten z Rybnikiem u siebie ledwo, ledwo wygrana, ale jednak jest potem ta jeszcze bardziej pechowa przecież, kuriozalny mecz i pechowa porażka z Łodzią u siebie, no i właśnie potem moim zdaniem takie mocno wliczone w ten sezon porażki, czyli na wyjeździe zbyt goszczą może wysoko, bo 56-64 aż i... W bardzo podobnym stylu no właśnie wróciła ta Ostrowia do tych wyników zeszłego sezonu, takim pewnie cieniem się pokryła ta, to czoło Mariusza Staszewskiego po tych dwóch wynikach, bo przypomniały się właśnie te standardowe wyniki z Ostrowia z Ekstraligi z zeszłego roku, gdzie właśnie przeciętnie zdobywali 35 punktów, bo potem u siebie też z Zieloną Górą fatalny mecz. No, ale właśnie to są dwóch, dwaj główni faworyci do, no, obok właśnie Ostrowi do tego awansu, więc chyba nie powinno to aż tak dziwić, może ta porażka w Poznaniu troszeczkę nieoczekiwana, ale potem teraz właśnie mamy ten mecz i tu wydaje się, że dopiero zacznie się sezon dla Ostrowi, to tyle. Jeśli chodzi o wstęp do tego meczu, kochani, witam was serdecznie. Patryk z Parku Maszyn, witam was w odcinku solowym. A propos, no właśnie, taki miksu trochę tego weekendu, który jest za nami. Darek w tym tygodniu prezentuje wam odcinki o 11. kolejce Ekstraligi. Ja właśnie ten jeden zaległy i jeszcze dwa wyjdą mecze. Które razem nagramy. A tutaj, moi drodzy, zanim przejdę do meczu, to oczywiście przypominam, że zapraszam serdecznie do tego, żeby rzucać nam tutaj łapeczki w górę, subskrypcje, żeby nas przeklejać, nasz content, żeby pomagać nam, jeżeli podoba Wam się to, co robimy na tym naszym malutkim, skromnym parku maszyn, i pomóc nam chociaż tak darmowo bo to nic nie kosztuje takie kliknięcie tu czy tam oczywiście na Twitterze i Instagramie też można nas obserwować tam też rośniemy w siłę, szczególnie na Twitterze ostatnio przekroczyliśmy kolejną barierę 1400 followersów i rośnie to w bardzo szybkim tempie więc tam też zapraszamy, tam zawsze w trakcie tygodnia, weekendu sporo się dzieje szczególnie oczywiście ze strony Darka i oczywiście mm, zapraszam też na mm, wsparcie naszego kanału na Patronite.pl, na Park Maszyn, y, tam od 5 zł w górę można wesprzeć nasz kanał oraz oczywiście Żużlowa Rodzina się razem trzyma wsparcie Andrzeja Szymańskiego. To jak zwykle jest tematem przewodnim tego sezonu, póki co linki a propos tej akcji w opisie odcinka. Hmm, aha, no i live, dzisiaj live o 20.00. Kilka osób prosiło, kilka błagało, a jedna powiedziała: Nie, nie mam mowy, ale no przeważyła ta pierwsza część, więc będzie będzie dzisiaj, kochani. O 20 ten live, więc już teraz zapraszam serdecznie, pogadam sobie o tych kontrowersjach, bo trochę tego było. A propos tej, właśnie, pierwszej ligi i ekstra ligi, wracamy do meczu, właśnie 51. 38, wynik niepełny. Mecz ciekawy, 11 janek. Może nie jakaś zatrważająca ilość ich, ale działo się z to sporo i też były takie biegi, które, no, biegi niespodzianki, biegi lekko kuriozalne, też wykluczenia, e, upadki i zachowania bardzo, ale to bardzo osobliwe. I tak zaczyna się od 5-1 mocnego uderzenia, też warto wspomnieć, jak te poszczególne serie wyglądały 5-1 właśnie od mocnego uderzenia zaczyna Ostrowia, Musielak i Walasek na bierę i Szczepaniaka tutaj tak naprawdę kiedy Musielak wypycha ostro bierę na pierwszym łuku to już wtedy można powiedzieć, że jest po biegu bo pewnie prowadzą do końca potem Ostrowianie oczywiście potem drugi bieg i mega, mega niespodzianka bo najlepszy zawodnik ligi pierwszej, czyli Wiktor Przyjemski przegrywa. Przegrywa pierwszy bieg, nie dość, że juniorski, to jeszcze w ogóle z juniorem, więc no mocno, mocno zaskakujący ten wynik i to jeszcze nie Krawczyk, który ostatnio jest w znakomitej formie, tylko Seba Szostak, który w końcu, w końcu w tym sezonie ujawnia swój potencjał, jedzie znakomicie zresztą w pierwszej odsłonie dość równo wjeżdża cała turka Przyjęcki, Szostak Krawczyk, ale Krawczyk, yy, no tak yy, można powiedzieć, niefortunnie kładzie się, yy, wchodząc z pierwszy łuk, na swojego kolegę z zespołu, na szóstaka i zostaje wykluczony, bo przewraca się yy, i potem osamotniony. Szostak znakomicie radzi sobie na pierwszym łuku po starcie z Wiktorem Przyjemskim i broni się do samego końca, yy, przewodząc ważny remis. Błyszkiewicz oczywiście tutaj przyjeżdża na trzecim miejscu, nie pokonując nikogo. Potem trzeci bieg i znowu jest 5-1, czwarty, 4-2 i nokaut. Wydaje się, 17 do 7 um, też. Y Dość niespodziewanie, jak się potem okazuje, spodziewanie, bo chociaż Dawid Bellego był w składzie i ostatecznie pojawił się w tym meczu, to, to jednak od porządku zastępował go Benjamin Basso, potem nie czuł się zbyt dobrze po m, ostatnich e, kontuzjach, wypadkach. A Basso dzisiaj, no niestety, ale jest cieniem samego siebie i e, kończy ten mecz z dwoma występami, w których nie zdobył żadnego punktu. E, potem mamy bieg piąty, Tutaj w końcu Szczepaniak tnie się na tym torze, który no był mocno skroplony przez deszcz. A tutaj ustało już tak troszeczkę i podziało się na dystansie. Szczepaniak wygrywa, ale mamy dwie mijanki w końcu pierwsze. Tak samo potem biegu szóstym, gdzie Schlauderbach przyjeżdża niespodziewanie przed Berconem Bierę i Szostakiem. Tutaj mamy aż trzy. Siódmy bieg to znowu 4-2 dla przyjezdnych, tutaj Ljager, który wraca po kontuzji, znakomicie sobie radzi, ale kolejny raz, drugi już, Przyjemski, Wiktor przegrywa z juniorem, tym razem z Krawczykiem, który jedzie za Paloware, który totalny piach wiezie od tego początku samego tego meczu, więc potem zostaje już zmieniany przez juniorów, a Musiarek z kolei tutaj fatalnie też wygląda i jedzie jak taki, no nie przekładając słaby junior ekstraligowy bardzo, na no bardzo, bardzo dalekim i szarym końcu i mamy wynik 24 do 18 i właśnie po tej pierwszej serii nokautującej można powiedzieć to w tej drugiej cztery punkty odrabia Polonia Bydgoszcz, potem mamy znowu mocne uderzenie Krawczyk z Berensonem na Szczepaniaka bo właśnie tutaj mamy tą kontrowersję, jedną z wielu czy niewielu w tym meczu ale Belego upada na trzecim miejscu. w pierwszej odsłonie tego meczu, biegu, kiedy to właśnie na 5-1 jedzie zespół Ostrowi i no wydaje się, że dość nieśpiesznie zbiera się z tego toru i no nie zbiera tego motocykla na czas i niestety, ale bieg zostaje przerwany, nawet też dziennikarze mówią o tym, że Wspominają, że trener Ostrowi domaga się żółtej kartki, czy też jakiegoś upomnienia, chociaż dla tego e, e, Francuza, ale takiego takowego nie ma. No wiadomo, że on raz, że był bijany, to dwa. No po tym, jak dość gibko wraca jednak do tego e, parkingu, to wydaje się, że mógł to jakoś szybciej zrobić, ale no nie oceniam, bo może faktycznie w mojej ocenie ten wypadek wyglądał no dość poważnie, bo tak mocno bezwładnie uderzył ten tor i ja się zdziwiłem, że tak szybko się zebrał, ale ostatecznie yy, no właśnie, bieg przerwany, ale Oliwa Sprawiedliwa i w powtórce tego biegu jest również to samo, Szczepanek nie ma nic do powiedzenia, znakomity krawczyk, dzisiaj w ogóle yy, prawie bezbłędny, yy, poza tym pierwszym Swoim startem tu potem oddaje tylko jeden punkt, bieg dziewiąty, znowu Krawczyk, e, Bierę Musielak, Schlauderbach, dwie mijanki, znowu mamy e, świetny e, występ właśnie młodego Kuby, e, który e, tasuje się z bierę traci pozycję na dystansie, a potem ją odzyskuje w znakomitym stylu. Naprawdę piękna ta sylwetka jest tego Krawczyka, już też mówiłem w zeszłym roku, że żałuję, że zostaje w Ostrowie, nie będzie w Ekstralidze. Kto wie, może za rok y, zobaczymy, jak się potoczą losy Kuby Krawczyka. Wiadomo, że wiele zespołów w Ekstraligi będzie szukało y, z juniora z potencjałem i pewnie nie tylko Wiktor Przyjemski wyląduje w Ekstralidze, a trzymam kciuki, żeby to też był y, Kuba Krawczyk. Bieg dziesiąty, 4 dla przyjezdnych Tutaj Przyjemski znowu wraca na tory zwycięskie i wygrywa z Nielsenem i Walaskiem, a za partnera Maljagera, który dzisiaj taki niezłą te zawody rozgrywa. Znowu dwie mianki mamy, ale 10 punktów straty i już wiadomo, że powoli to będzie się zbliżało do porażki. 11 bieg, to jest 4-2. Potem jeszcze w 12 no jest taka też dość osobliwa sytuacja, że Walasek na samym początku biegu ma defekt. Z kolei Szostaka mocno podnosi na stardzie i bardzo mm, łatwym, no, można powiedzieć, sposobem. E, przyjemski znowu wygrywa bieg, a za nim Buszkiewicz na 5-1 i jest 40 do 32. Troszeczkę nerwowo się może robi, ale potem jest e, Remis w biegu 13 i e, to samo powtarza się w 14. I kuriozalny bieg 15, gdzie ostatecznie kończy się wynikiem 5-0, bo w, pierwszym, mm, w pierwszej odsłonie chociaż Polonia jechała na 5-1, to Szczepaniak upada, wchodząc na drugi łuk i zahaczając lewą nogą o motocykl Szweda zostaje wykluczony, a w powtórce z kolei na tor upada Liager i trzecia powtórka, proszę druga powtórka, trzecia odsłona tego biegu, to jest już jazda po prostu po 5-0 dla miejscowych i ostatecznie 51-38, tak jak powiedziałem, jeśli spojrzymy na punktację poszczególnych zawodników, to widać, że w końcu, w końcu ta, przede wszystkim formacja seniorska daje radę, chociaż może nie walasek do końca, to Musielak robi 10 punktów, Bergson 13 plus 1, tylko raz zostaje pokonany w dzisiejszym meczu, a Nielsen też bardzo nieźle, bardzo nieźle, bardzo dobry wynik, 9 plus 1, więc średnia 2-0 z tego meczu, ale Całą, y, 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 cały show zgarnia Kuba Krawczyk, który, tak jak powiedziałem, traci tylko y, jeden punkt. Y, jeśli nie liczymy tego biegu oczywiście juniorskiego, który zostaje wykluczony za upadek, to 11 punktów ma w pięciu startach. Seba Ostak też po znakomitym występie w biegu juniorskim, pokonując Wiktora Przyjemskiego, potem jeszcze dowozi jedną jedyneczkę i ma 4 punkty, więc sumarycznie to się bardzo rzadko zdarza. 15 punktów zdobywa formacja juniorska Ostrowi, a 16, więc tylko jeden więcej Polon i Bydgoszcz tutaj z kolei, jak przyjrzymy się tym punktów, to, to najbardziej brakuje ich od strony na pewno no tego, który miał być podporą całego zespołu przez cały sezon, czyli Kena zabiera 5 punktów plus jeden bonus na 5 startów, to jest fatalny wynik doświadczonego Duńczyka, Liager w całkiem niezłym stylu wraca do do tego meczu, do w ogóle do sezonu. 9 punktów, wiadomo, wykluczony w ostatnim biegu. Tam byłaby przynajmniej jedyneczka, tak to jest 9 w 6. Znakomity jest Wiktor Przyjemski. Nie, nie jakiś genialny, tak jak to zwykle bywa, ale na 5 trych całego zespołu on przywozi. Dwie a w ostatnim swoim starcie ma taśmę i za niego jedzie Buszkiewicz w 14 biegu. Alta nawet robi dwa punkty, więc całkiem nieźle. I właśnie Oliver 5 punktów, yy, też bardzo dobry, plus jeden bonus występ juniora. I tutaj widać właśnie to, że juniorska, gdyby nie to, ci juniorzy, to nawet nie tylko Wiktor, ale właśnie Oliver, to bardzo, to bardzo źle ten wynik by wyglądał. Mateusz Szczepaniak niby wygrywa bieg, ale poza tym jest mocno, mocno przeciętny. I też kończy tylko z pięcioma punktami. Belego startuje tylko raz i jest w biegu wykluczony. Schlauderbach to znowu podobnie jak Mateusz Szczepaniak: trzy punkty w jednym z biegów, a oprócz tego dwa zera. No i tak to wygląda, że mm, Ostrowia pokazuje ten potencjał. Może nie w pełni, bo jeszcze są tutaj na pewno mm, duże pokłady gdzieś. E, rezerw, na przykład w tym Walasku, który e, po dwóch całkiem niezłych startach, to potem miał właśnie i zero, i defekt, i ostatecznie mm, e, bo dość mizerny ten jego e, występ. Za Wary e, też przydałby się ten Francis Gus, ale jak to mówi m, w wywiadzie e, Mateu, Mariusz Staszewski, że jednak odczuwa. E, e, skutki upadku niedawnego i no niestety nie mógł się pojawić w tym meczu, więc tutaj też wiadomo jest jeszcze dodatkowe miejsce na poprawę wiadomo, że Polonia Bydgoszcz bez Nieleniewskiego ale i też ten Belego nie w pełni zdrowy i Ljager dopiero co wraca, ale i tak się wydaje, że hmm, patrząc po, po, po wynikach pozostałych członków drużyny, poza juniorami, to jest nad czym pracować, ale to jeszcze oczywiście troszeczkę czasu do playoffu, więc oby, oby te drużyny były w pełni sprawne, w pełni no takie mocne na tyle, na ile ten potencjał ich na papierze wygląda, żebyśmy mieli znakomite playoffy, tak jak to było w zeszłym roku, więc to tyle a propos tego meczu moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za to, że dotrwaliście do końca, ja oczywiście zapraszam do lajkowania do zostawiania komentarzy pod tym filmikiem, jak się uda to nawet odpowiemy, ja odpowiem jeśli macie jakieś pytania Mm, oczywiście y, subskrypcje, przeklejanie i tak dalej. Poczta panta, prowadz, zawsze na nas dobrze działa, jak y, ta melisa, cokolwiek by to nie znaczyło, y, oczywiście Twitter, Instagram, tam zapraszamy y, www.patronite.pl, na Park Marzyn, tam można wesprzeć nasz kanał finansowo. A Krzyżlowo-Rodzina się Razem Trzyma to jest akcja wsparcia Andrzeja Szymańskiego, na którą zapraszamy i odsyłam do linków w opisie tego odcinka. I oczywiście 20 dzisiaj live, moi drodzy. Live z Darkiem. Pogadamy sobie o tym, co się działo w ten weekend i zapraszamy do wejścia na czat i yy, czynnego udziału właśnie w tym evencie parku maszyn. Yy, to tyle, moi drodzy. Dziękuję serdecznie za yy, obecność i. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Pa-, pa.